Drogie, kochane, cudowne, wspaniałe pochwiczanki, chcę wam przekazać radosną nowinę. Radosna nowina, mamy czas wirusa. Kochane, panuje wirus i w związku z tym, drogie, kochane, pochwiczanki, macie siedzieć w domciu i nie włóczyć się po świecie. A skoro już o tym wiecie, to proponuję, żebyście się teraz zastanowiły, na co możecie poświęcić ten czas siedzenia w domu. Czy będziecie się nudzić? Czy będziecie się martwić? Czy będziecie się kłócić ze swoim partnerem? Nie będę mówił o co, bo wy dobrze wiecie. Ten temat już był przerabiany setki razy. Dlatego moja propozycja jest następująca. Skoro siedzisz w domu, to zamiast się martwić, zamiast się nudzić, zamiast oglądać telewizję, chyba że programy edukacyjne, to moja propozycja jest następująca. Wykonaj parę prostych ćwiczeń. Właśnie teraz, kiedy masz czas, kiedy siedzisz w domu, to wykonaj te ćwiczenia, które dostawałeś nie raz dziennie, a 3 razy dziennie, albo 4 razy dziennie. A ja cię informuję, że jeżeli będziesz wykonywała 3 razy dziennie te ćwiczenia, to twój czas osiągnięcia celu skróci się nie 3-krotnie, a 5-krotnie. Z prostego powodu. Z tego powodu, że sama się przed chwilą zastanawiałaś, czemu 5, a nie 3-krotnie. Dlatego, że zaczniesz myśleć. I dlatego proponuję ci do tych ćwiczeń, które już dostałaś, dorzuć jeszcze jedno ćwiczonko. Takie maleńkie ćwiczonko. Wyobraź sobie, ćwiczenie polega na tym, żebyś sobie wyobraziła. Wyobraź sobie, ile by się skrócił twój czas do osiągnięcia celu, gdybyś ćwiczyła 5 razy. Jeżeli sobie to wyobrazisz, to bardzo cię proszę, usiądź i napisz do mnie. A ja cię informuję, ja też siedzę w domu. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, jeżeli będziesz chciała dostać dodatkowe ćwiczenia, to po prostu skontaktuj się ze mną albo telefonicznie, albo na Skype'ie. Ja ci na Skype'ie wyjaśnię, że twoje martwienie jest cofaniem się. Im bardziej się martwisz, tym bardziej się cofasz. Ty masz się zacząć cieszyć i dlatego dostałeś w prezencie od losu pandemię, żebyś wreszcie zajęła się sobą i swoimi ćwiczonkami. A te możesz z powodzeniem wykonywać w domu. Czy wyraziłem się wystarczająco jasno i dosadnie? Jeżeli tak, to w takim razie czekam na twój telefon, czekam na twojego maila i spotkajmy się na Skype'ie i porozmawiajmy chwilę, abyś wiedziała, że znowu masz okazję, teraz masz okazję, aby wyjść wreszcie z tego, z czego nie mogłeś wcześniej wyjść, bo nie miałeś czasu. I dlatego nie życzę ci hałasu, nie życzę ci dużo czasu, tylko troszkę dobrej zabawy. Pozdrawiam.